Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze. Webinarze dla początkujących sprzedających na Allegro. Ja się nazywam Anna Kwiatkowska, na co dzień pracuję w Allegro, a dokładnie w Akademii Allegro, gdzie właśnie mamy przyjemność przygotowywać wszelkiego rodzaju treści edukacyjne dla sprzedających na Allegro. Są to zarówno kursy, podcasty, a także webinary takie jak ten. Dzisiejszy webinar Księgowość w e-commerce dla początkujących poprowadzi nasz gość specjalny, pani Elżbieta Dąbrowska. Cześć Elu, witam. Ela na co dzień jest account managerem w firmie Amavat i zaraz Eli już oddam głos, bo ona właśnie wprowadzi nas w tajniki tej księgowości w e-commerce. Tak, dziękuję bardzo i dziękuję Wam wszystkim za obecność. Tak może tytułem wstępu jeszcze tylko dopowiem, że w Amavat zajmuję się głównie taką koordynacją rozliczeń VAT zagranicznych, ale także tworzymy tutaj wspólnie taki produkt księgowości, która jest dedykowana firmom e-commerce. Dlatego, że o czym Wam za chwilę trochę opowiem jeszcze więcej, ta księgowość w przypadku firm e-commerce troszeczkę się różni od tej klasycznej. Ale tak może, żeby tytułem wstępu jeszcze Wam zobrazować, o czym w ogóle dzisiaj będziemy mówić, no to chciałabym zaznaczyć, że będę dzisiaj mówić o takiej księgowości w trochę potocznym znaczeniu, no bo właśnie często tak jest postrzegana i tak się też tym wyrażeniem posługujemy. Dla porządku jednak dobrze zaznaczyć, że księgowość jest w zasadzie tylko częścią takiej większej dziedziny, czyli rachunkowości, która z definicji służy nam do odzwierciedlania różnych procesów, zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w przedsiębiorstwie i do przedstawienia ich w jakiejś takiej formie pieniężnej. I na tą naszą rachunkowość składa się kilka rzeczy, chociażby rachunkowość kosztów, rachunek kosztów, który skupia się na ewidencji, na kalkulacji, na analizowaniu kosztów w przedsiębiorstwie, także sprawozdawczość finansowa, która polega na zestawianiu tego wszystkiego i prezentowaniu w formie sprawozdań finansowych, a sama księgowość to jest tak naprawdę sama rejestracja zdarzeń gospodarczych, które już zaistniały. No i wszystkie te elementy, one współgrają ze sobą, dosyć ściśle są powiązane, no bo jeżeli chodzi o księgowość, no to ona dostarcza nam tych danych zarówno na potrzeby rachunku kosztów, jak i do sporządzania sprawozdań finansowych. Z kolei te dane generowane przez rachunek kosztów podlegają później też księgowaniu i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym, a sama forma sprawozdania finansowego ma kluczowe znaczenie do tego, w jaki sposób będziemy prowadzić te inne części rachunkowości, czyli chociażby właśnie tę księgowość czy inne aspekty. No i tak myślę, że warto o tym pamiętać, bo tak to, ja wiem, że tak na co dzień o tej księgowości, gdy mówimy, to możemy mieć tak naprawdę na myśli ten cały komplet tych wszystkich procesów, czyli tak naprawdę akademicko tą naszą rachunkowość. Ale takie uproszczenie jak najbardziej funkcjonuje i tak też dzisiaj będę się posługiwać tym słowem. Chciałabym zacząć od tego, że z doświadczenia z klientami wiem, że ta księgowość to jest często temat nielubiany, o którym myślimy gdzieś tam na szarym końcu dopiero. No bo naszego konsumenta, klienta końcowego, tak naprawdę to w ogóle nie interesuje zazwyczaj. Klient się skupia na tym, żeby produkt jakiś fajny sobie znaleźć, żeby go kupić w jak najlepszej cenie, w jak najwygodniejszy sposób go dostać. Z kolei sprzedawca właśnie martwi się tym, żeby to zapewnić, żeby ten towar mógł być w ogóle zakupiony, zapewnić jego dostępność i pomagają mu w tym chociażby też marketplace'y, które mają zazwyczaj dużo większy zasięg niż takie indywidualne sklepy internetowe i one też często przyjmują takie aspekty logistyczne, na przykład poprzez to, że oferują różnego rodzaju fulfillmenty, a także standaryzują trochę ten proces sprzedaży, to znaczy narzucają takiemu sprzedawcy, w jaki sposób powinien prowadzić sprzedaż, to znaczy jakie metody dostawy powinien oferować, jakie metody płatności powinien oferować, a także często standaryzują to, jak powinny wyglądać same oferty. No więc na samym końcu, jak już ta sprzedaż dojdzie do skutku, jak uda się już sprzedać ten towar, no to trzeba to jakoś zaksięgować. Nierzadko jest to zlecane na zewnątrz, do różnych biur rachunkowych czy do samodzielnych księgowych, a większość przedsiębiorców te kwestie traktuje troszeczkę jako takie zło konieczne, no bo rzeczywiście one mogą być takie dosyć obciążające i też trudne do samodzielnego ogarnięcia. Jednak warto się też zastanowić, czy są może jakieś dobre strony tej księgowości i czy można z niej w jakiś sposób skorzystać, żeby nie była właśnie tylko takim uciążliwym obowiązkiem, ale w zasadzie takim narzędziem, którego możemy używać na co dzień. I odpowiedź jest taka, że jak najbardziej księgowość może być dla nas takim narzędziem, bo mimo że właśnie standardem jest korzystanie z usług księgowych,
i gdzieś tam panuje takie przekonanie, że to właśnie ci księgowi powinni się tą księgowością interesować, no to nie jest to do końca prawda, bo również właściciele firm, czy też po prostu osoby, które pracują w różnych działach sprzedaży, mogą z tej księgowości skorzystać i jest ona naprawdę przydatna. Pełni taką funkcję informacyjną, dostarcza nam kompletną wiedzę o tym, jak wygląda sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, daje nam taki ogląd co do wysokości różnych kosztów, przychodów, tego, jakie mamy zobowiązania, jakimi środkami dysponujemy. No bo można powiedzieć, że żeby sprawdzić, ile mamy środków, no to sobie wejdziemy na konto bankowe i będziemy wiedzieli. No ale jak pewnie wiecie, no nie do końca to tak działa, bo na koncie możemy mieć jakiś spory zapas gotówki, ale możemy mieć też jakieś różne zobowiązania, które jeszcze nie są popłacone. I dzięki księgowości mamy właśnie taki pełny obraz tego, jak wygląda nasza sytuacja finansowa. Księgowość też pozwala na analizę prowadzonej działalności. To znaczy, jak będziemy sobie rzetelnie księgować wszystkie operacje, jakie zachodzą, no to po jakimś czasie będziemy mogli zobaczyć, czy w ogóle dane działania są opłacalne. Czy mamy może jakieś bezsensowne koszty, które się ciągle powtarzają, a z których można by było zrezygnować i które być może by nam umknęły, gdybyśmy tego nie ewidencjonowali aż tak dokładnie. Możemy też sobie sprawdzić, czy jakieś działania przynoszą oczekiwany skutek finansowy. No i na podstawie tych wszystkich informacji możemy podejmować dalsze decyzje biznesowe, bo bez tego tak naprawdę ciężko jest nam czasem określić, zwłaszcza jeżeli firma jest duża, jeżeli zakres działań, które prowadzi, jest naprawdę szeroki, może być ciężko tak gołym okiem zobaczyć, czy coś jest opłacalne, czy nie jest opłacalne. W mniejszych przedsiębiorstwach, które mają jakąś taką wyspecjalizowaną, wąską działalność, no to rzeczywiście może to być widoczne gołym okiem. Natomiast warto jest się jednak w takich decyzjach poważniejszych, biznesowych, opierać na konkretnych danych, których dostarcza właśnie księgowość. No i dodatkowo takie rzetelne prowadzenie tej księgowości pozwala nam na lepsze kontrolowanie rozliczeń ze stroną trzecią. Czy to należności, czy to jakichś zobowiązań. No bo znowu, jeżeli tych transakcji jest mało, albo są jakieś takie bardzo regularne, no to jest duża szansa, że po prostu będziemy sami pamiętać, że my mamy jakieś zobowiązanie, że ktoś powinien nam coś zapłacić. Ale jeżeli tych transakcji robi się dużo, albo jeżeli są one jakieś bardzo nieregularne, no to po prostu coś mogłoby umknąć komuś i to jest jak najbardziej zrozumiałe i normalne. Więc tutaj z pomocą przychodzi właśnie księgowość, dzięki której o niczym nie zapomnimy. No i trzeba też pamiętać, że prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych jest po prostu wymagane prawnie. Prowadzenie księgowości jest wymagane prawnie, więc chcąc nie chcąc należy się podporządkować. A oprócz samego nakładania obowiązku prowadzenia księgowości, też nam prawo reguluje jej rodzaj. No bo mamy księgowość uproszczoną, która nie jest aż taka złożona, nie jest tak szczegółowa, przez co nie pozwala na bardzo dokładną analizę przedsiębiorstwa, ale no ma te korzyści, że właśnie jest troszeczkę prostsza w prowadzeniu, a przez to też tańsza, jeżeli decydujemy się ją zlecić na zewnątrz. Z kolei księgowość pełna, no, zgodnie z nazwą, powinna nam dostarczać pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zawiera bardziej kompletne informacje. I taką księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne, czy spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, ale tylko jeżeli w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły progu 2 milionów euro. I do przeliczenia tej kwoty na złotówki używa się kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Czyli na przykład, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy w 2024 roku możemy prowadzić taką uproszczoną księgowość, no to należałoby zsumować przychody z zeszłego roku, przychody netto i przeliczyć je na euro po kursie z 2 października 2023. Z 2 października dlatego, że 1 października to była bodajże niedziela. Ale jakby to był dzień roboczy, no to wtedy byśmy wzięli kurs z 1 października. No i obecnie, jeżeli chodzi o księgowość uproszczoną, są takie dwie formy prowadzenia ewidencji. To jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, a także zwykła taka ewidencja przychodów. No i ta podatkowa księga przychodów i rozchodów może być stosowana, jeśli podatek dochodowy jest rozliczany na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej albo liniowo. O tym jeszcze troszeczkę później też powiem. No i jest to taka ewidencja księgowa, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie,
i księguje się w tym przypadku wszelkiego rodzaju przychody, jakieś zakupy, koszty związane z tymi zakupami, wydatki. No i równolegle do tego powinna być też prowadzona chociażby ewidencja środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, a jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, to również powinien być ewidencjonowany przebieg takiego pojazdu, więc to też jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać. A jeżeli podatek będzie rozliczany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, no to wtedy trzeba prowadzić ewidencję przychodów. I z kolei w tej ewidencji przychodów nie uwzględniamy kosztów uzyskania tego przychodu. Więc jest to jeszcze troszeczkę prostsza forma, ale która też ma swoje różne obostrzenia, o których też jeszcze później trochę wspomnę. I do 2022 roku była jeszcze możliwość wyboru takiej innej formy opodatkowania, którą była karta podatkowa. Ona była jeszcze trochę prostsza, ale obecnie już nie da się wybrać tej formy i mogą ją stosować tylko te przedsiębiorstwa, które stosowały ją już wcześniej. Więc też dlatego bym się tutaj nie chciała zagłębiać w szczegóły, bo jeżeli ktoś już tam ponad 2 lata taką formę stosuje, no to zakładam, że co nieco o niej wie. Więc to jeżeli chodzi o księgowość taką uproszczoną. Natomiast księgowość pełną muszą prowadzić też te firmy, które były upoważnione do prowadzenia księgowości uproszczonej, jeżeli przekroczą ten próg 2 milionów euro. Czyli przed przekroczeniem progu może być stosowana księgowość uproszczona, po przekroczeniu progu nie może być. Musi być wtedy prowadzona księgowość pełna. Księgowość pełna musi być też prowadzona już tutaj niezależnie od dochodów w przypadku spółek handlowych, osobowych i kapitałowych, czyli na przykład spółki z o.o., spółki akcyjnej, komandytowej itd., a także spółek jawnych i cywilnych, jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna. Czyli jeżeli mamy spółkę cywilną, gdzie wspólnikami są osoby fizyczne, no to księgowość uproszczona jak najbardziej jest ok. Natomiast jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna, no to już tutaj jest wymagana księgowość pełna. I jeżeli mówimy w ogóle o księgowości pełnej, no to chodzi o to, że zbieramy po pierwsze więcej informacji, a po drugie prowadzimy więcej ewidencji. Prowadzimy chociażby księgi rachunkowe, to znaczy księgę główną, księgi pomocnicze. Musimy też przygotowywać zestawienie obrotów i sald, prowadzić inwentarz, a także po zakończeniu roku sporządzić sprawozdanie finansowe. Czyli będziemy wtedy po prostu musieli zebrać te wszystkie nasze transakcje i je w takiej formie, jaka jest wymagana, przedstawić. I tak dla upraszczenia można przyjąć, że księgowość pełna niemalże zawsze równa się obowiązkowi składania sprawozdania finansowego. Tutaj od każdej zasady są jakieś wyjątki i są tutaj też w tym wypadku wyjątki, na przykład spółki jawne, które tam mają obroty niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć oświadczenie do KRS-u i wtedy nie składać, ale tak dla uproszczenia należałoby przyjąć, że jeżeli jest księgowość pełna, no to wtedy jest obowiązek składania sprawozdania finansowego. Tak więc rodzaj formy prawnej przedsiębiorstwa ma naprawdę duże znaczenie dla tego, żeby określić tutaj, jakie obowiązki księgowe przedsiębiorstwo będzie miało, ale na samym początku w ogóle warto jest ustalić, czy konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej, bo może nie być. I tak na przykład, jeżeli na początku musimy się zastanowić, czy ta działalność, którą będziemy prowadzić, jest w miarę regularna i czy ma cechy działalności gospodarczej, to znaczy czy jest zorganizowana, czy jest stała i czy ma charakter ciągły. Jeżeli nie, no to taką sprzedaż można prowadzić bez rejestrowania działalności gospodarczej. I tutaj mowa zwłaszcza o jakiejś takiej niewielkiej sprzedaży prowadzonej przez osoby prywatne, czyli na przykład jeżeli chcemy sprzedać jakąś zbędną rzecz czy coś używanego, no to wtedy nie ma jako takiego obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli ta prowadzona przez nas sprzedaż jest już zorganizowana i ma takie kluczowe cechy działalności gospodarczej, no to powinniśmy działalność gospodarczą mieć, z tym, że jeżeli przychody uzyskiwane są niższe niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w każdym miesiącu należy to sprawdzić, czy te przychody są niższe czy wyższe niż te 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
No to jeżeli są niższe, możemy działać na zasadzie działalności nierejestrowanej. Taka działalność nie podlega wpisowi do CIDG i jest ona głównie dedykowana takiej drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Jeżeli ktoś chce sobie na przykład do etatu dorobić, no to może tutaj próbować działać na zasadzie takiej właśnie działalności nierejestrowanej. Tutaj jednak jest bardzo ważne to, żeby monitorować sobie te przychody, bo jeżeli ten próg 75% zostanie przekroczony, no to wtedy w ciągu 7 dni powinno dojść do rejestracji firmy w CIDG. I konieczne będzie także prowadzenie ewidencji sprzedaży, bo przez to, że ten obowiązek jest uzależniony od przekroczenia czy też nie tego progu, no to jeżeli Urząd Skarbowy zarzuciłby na przykład, że taka działalność powinna być zarejestrowana, bo jego zdaniem próg został przekroczony, no to my musimy być w stanie udowodnić, że nie został, albo z kolei, żeby sprawdzić, że faktycznie został przekroczony. I prowadząc tą działalność nierejestrowaną, nie ma w zasadzie obowiązku płacenia z tego ZUS-u czy zaliczek takich miesięcznych lub kwartalnych na podatek dochodowy, ale po zakończeniu roku trzeba zadeklarować wysokość dochodu z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym, znaczy w PIT 36 i zapłacić od tego podatek dochodowy. A jeżeli ten próg, jeżeli prowadzimy taką działalność właśnie regularną i przekroczymy ten próg, albo po prostu wiemy, że ta działalność będzie tak, jakimś takim naszym głównym źródłem dochodu, że wiążemy z tym jakąś przyszłość, no to powinniśmy taką działalność gospodarczą już zarejestrować. Bo nawet jeżeli czasem z formalnego punktu widzenia może nie być konieczne to, żebyśmy tą działalność gospodarczą mieli, zdarza się tak, że chociażby jakieś platformy sprzedażowe czy firmy kurierskie, dostawcy czy jacykolwiek kontrahenci nie będą chcieli współpracować z taką niezarejestrowaną działalnością przez to, że nie można jej na przykład sprawdzić na białej liście, no bo jest nierejestrowana, więc mogą oni po prostu wymuszać taką rejestrację tej działalności. Więc jeżeli zdecydujecie się, że to założenie działalności jest konieczne, no to warto się skonsultować na początku z jakimś doradcą czy z prawnikiem, który będzie mógł coś doradzić w kwestii wyboru formy prawnej, a także tego, jakie się z tym konsekwencje wiążą, czy to księgowe, czy to takie stricte prawne, czy jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Będzie trzeba też decydować, czy tą działalność chce się prowadzić samodzielnie, czy może z jakimś wspólnikiem. Czy z jednym wspólnikiem, czy z wieloma wspólnikami. To też będzie tutaj kluczowe do określenia, jaka forma prawna będzie odpowiednia. I nie chciałabym się tutaj dzisiaj jakoś szczególnie wdawać w szczegóły i porównywać te poszczególne formy prawne, ale tak myślę, że ogólnie możemy trochę o tym powiedzieć. Taką najpopularniejszą i też najprostszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli w skrócie właśnie to takie JDG. I charakteryzuje się ona tym, że jej założenie jest dosyć proste, jest dosyć szybkie i można zrobić to nawet samodzielnie. Więc to tak w zasadzie, jeżeli chodzi o zalety. Wad JDG też ma sporo, chociażby związanych z odpowiedzialnością. No bo w takim wypadku taka osoba fizyczna odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania takiego przedsiębiorstwa. Więc tutaj, jeżeli chcemy działać na jakąś większą skalę, zaciągać jakieś zobowiązania czy zatrudniać pracowników, no to naprawdę warto jest rozważyć użycie, zastosowanie jakiejś innej formy prawnej, która tą odpowiedzialność by troszeczkę jednak ograniczała. Również jedną z prostszych form działalności jest spółka cywilna. Spółka cywilna to tak w zasadzie umowa pomiędzy jakimiś wspólnikami, zwykle właśnie osobami fizycznymi, które się decydują współdziałać, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel gospodarczy. I nie jest ona jako takim odrębnym bytem, to znaczy sama nie podlega rejestracji, tylko podlegają rejestracji wspólnicy, których można znaleźć w CIDG. No i tutaj każdy ze wspólników może tą spółkę cywilną reprezentować, ale też będzie ponosił jakąś odpowiedzialność, więc trzeba to mieć na uwadze. Trochę inną grupą przedsiębiorstw są spółki handlowe, osobowe, kapitałowe. Takim przykładem spółki osobowej może być chociażby spółka jawna, która jest najprostszą spółką osobową i w jej skład też może wchodzić dwóch lub więcej wspólników,
a ich majątek osobisty jest odrębny od majątku spółki, z tym, że oni ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki. Więc jeżeli egzekucja okaże się nieskuteczna, egzekucja jakichś zadłużeń, no to oni mogą też odpowiadać swoim majątkiem. Inną spółką osobową jest chociażby spółka komandytowa, która wyróżnia się tym, że występują dwa rodzaje wspólników, czyli wspólnik aktywny, komplementariusz, który będzie na co dzień prowadził sprawy spółki, a także tak zwany wspólnik pasywny, czyli komandytariusz, który nie reprezentuje spółki jako taką, nie prowadzi jej spraw na co dzień, no i on też będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki do sumy komandytowej, którą tutaj zadeklaruje. Trochę inną wariacją na temat tych spółek osobowych jest spółka komandytowa akcyjna, która jest dosyć podobna do tej spółki komandytowej, tylko tutaj różnica jest taka, że nie mamy jako takiego komandytariusza, tylko mamy akcjonariuszy, których główną rolą jest właśnie wniesienie wkładu finansowego do spółki, żeby ona mogła po prostu działać. Jest to jedyna spółka osobowa, która ma określoną minimalną wysokość kapitału zakładowego i to jest obecnie 50 tysięcy złotych. Tutaj spółką osobową, w którą nie chciałabym tutaj za bardzo wchodzić, jest jeszcze na przykład spółka partnerska. Ona jest dedykowana głównie osobom fizycznym, które prowadzą jakieś wolne zawody, na przykład prawnicy czy doradcy podatkowi, lekarze, więc ona raczej tutaj nie znajduje zastosowania przy takiej sprzedaży internetowej. A jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, no to one się charakteryzują tym, że już posiadają osobowość prawną, a ich majątek jest odrębny od majątku osobistego właścicieli. I taką najpopularniejszą, myślę, że wszystkim znaną spółką kapitałową jest spółka z o.o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnicy mogą również zasiadać w zarządzie, ale nie muszą, mogą inne osoby w takim zarządzie działać. I warto pamiętać, że mimo że wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki, no bo jedynie do wysokości wkładów, który wnieśli, no to zarząd już może odpowiadać swoim majątkiem, jeżeli taka egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna, zwłaszcza jeżeli takiemu zarządowi wykaże się jakieś tutaj zaniedbania czy po prostu działanie w złej woli. Troszeczkę bardziej złożoną formą jest spółka akcyjna, która jest wybierana głównie przez duże przedsiębiorstwa, które mają takie wysokie zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny. I tutaj minimalna wysokość kapitału to jest 100 tysięcy złotych, a w przypadku spółki z o.o. na przykład to było tylko 5 tysięcy złotych, więc różnica jest znaczna. I tutaj podobnie jak w spółce z o.o., ta odpowiedzialność właścicieli, czyli w tym wypadku akcjonariuszy, jest ograniczona, ale znowu zarząd tutaj może jednak ponosić jakąś odpowiedzialność. No i tutaj różnica jest jeszcze taka, że każda spółka akcyjna ma na przykład obowiązek posiadania strony internetowej, na której będzie publikowała informacje istotne dla akcjonariuszy, takie jak na przykład status spółki czy sprawozdania. Oprócz spółki akcyjnej jest jeszcze trochę prostsza wersja, czyli prosta spółka akcyjna, która została wprowadzona w zasadzie dosyć niedawno, bo w 2021 roku. I ona jest skierowana głównie do startupów. Idea jest taka, żeby było ją trochę łatwiej założyć, żeby można było ją trochę łatwiej rozwiązać i żeby była trochę bardziej elastyczna. Tak więc temat wyboru tej formy prawnej działalności jest naprawdę szeroki i tutaj tak tylko powierzchnie wspomniałam, jakie są w ogóle opcje, ale zachęcam, żeby przed podjęciem jakiejś takiej decyzji jednak się skonsultować z jakimś doradcą podatkowym czy z prawnikiem, który będzie mógł coś więcej tutaj opowiedzieć. No a jak już będziecie na tym etapie, no to warto też będzie się zorientować, jakie zobowiązania podatkowe mogą Was czekać, no bo w Polsce podatków mamy sporo. Większość z nich to podatki bezpośrednie, no ale też równie ważne są podatki pośrednie. Ponieważ my dzisiaj rozmawiamy tutaj o księgowości dla e-commerce, no to nie chciałabym się skupiać na takich mniej kluczowych podatkach, jak na przykład podatek akcyzowy, które płacimy tylko od wybranych towarów, czy chociażby podatek od nieruchomości, jakiś rolny, leśny, no bo one nie są związane tak stricte wyłącznie z działalnością e-commerce.
No i mimo, że należy oczywiście o nich pamiętać, jeżeli jest taka potrzeba, odpowiednio się z nich rozliczać, no to nie powiedziałabym, żeby one były jakieś tutaj kluczowe, gdy mówimy o takich podstawach księgowości dla e-commerce'u. A z kolei takim właśnie, myślę, że kluczowym podatkiem, jednym z bardziej znanych i myślę też nielubianych przez przedsiębiorców, jest podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej, czy też w naszym polskim prawie podatek od towarów i usług. I mimo, że z perspektywy konsumenta on często jest taki troszeczkę pomijany, niedostrzegalny, no bo oczywiście on ma bardzo duży wpływ na kształtowanie cen końcowych dla takich konsumentów, no to on jest jednak w tą cenę zwykle wliczony i po prostu jakoś tak go konsument nie odczuwa. Natomiast przedsiębiorca już tak, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy są podatnikami czynnymi. To znaczy, że oni są zobligowani do odprowadzania podatku VAT do Urzędu Skarbowego, no i składania odpowiednich deklaracji VAT, plików WPK i tak dalej. I obecnie obowiązujące stawki, takie podstawowe, to jest 23%, 8%, 5% i 0%. Jednak funkcjonuje coś takiego jeszcze jak zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe. Zwolnienie przedmiotowe może być stosowane też przez podatników VAT czynnych i polega ono na tym, że ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, to znaczy rodzaj świadczonych usług czy sprzedawanych produktów, te usługi czy też produkty mogą być zwolnione z podatku VAT. Nie należy tego mylić ze stosowaniem stawki zerowej, bo mimo że efekt końcowy no jest jakby ten sam, bo podatku VAT do zapłaty nie ma, no to jest to jednak coś innego i po prostu nie należy tego zrównywać. Też warto się po prostu zorientować, czy świadczone usługi, sprzedawane towary mogą być zwolnione z VAT-u. Jest to też wskazane w ustawie o VAT. Tam na przykład jest wykazane, że chociażby usługi medyczne czy edukacyjne, finansowe mogą być zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Natomiast to warto właśnie się zorientować. A jeżeli osiągany przychód jest niższy niż 200 tysięcy złotych w ciągu roku, no to wtedy taki podatnik może być upoważniony do zwolnienia podmiotowego i wtedy jest to tak zwany podatnik zwolniony z VAT. Oznacza to, że nie płaci on wtedy do Urzędu Skarbowego podatku, a na fakturach też go nie wykazuje, nawet w stawce zero, tylko tam zawiera taki skrót ZW, że jest po prostu zwolniony. I niektóre rodzaje działalności, trzeba o tym pamiętać, że nawet jeżeli mają ten przychód niższy niż 200 tysięcy złotych, no to nie mogą stosować tego zwolnienia. Chociażby dotyczy to sprzedaży produktów akcyzowych albo świadczenia usług doradczych. Jeżeli świadczymy usługi doradcze, no to od pierwszej złotówki powinniśmy odprowadzać podatek VAT. I co jeszcze ważne, w przypadku zwolnienia z VAT podatnik nie rozlicza się z VAT-u należnego, czyli tego, który wykazuje na swoich fakturach sprzedaży, bo podatek VAT, który jest na fakturze sprzedaży, to jest dla tego, który tą fakturę wystawia, czyli prowadzi sprzedaż, podatek należny, natomiast dla tego, który tą fakturę dostaje, bo kupuje jakiś towar, to jest VAT naliczony. Czyli to jest w zasadzie ten sam podatek, tylko po prostu z różnych stron inaczej on jest nazywany. No więc tak, zwykle działa to tak, że od podatku należnego, czyli tego z naszych faktur sprzedażowych, możemy sobie odliczyć VAT naliczony, czyli ten z naszych zakupów. Natomiast jeżeli nasza sprzedaż jest zwolniona z VAT-u, no to wtedy nie możemy odliczać podatku naliczonego, który jest związany z transakcjami, które są powiązane z tą sprzedażą. Troszeczkę to jest takie plątane, natomiast chodzi o to, że jeżeli ja będę sprzedawać jakiś produkt, który jest z podatku VAT zwolniony, ale żeby go wyprodukować, muszę sobie kupić jakieś składniki, no to wtedy nie mogę VAT-u z tego zakupu sobie odliczyć od VAT-u ze sprzedaży, no bo nie mam VAT-u ze sprzedaży, bo jest taki produkt zwolniony, czy taka usługa. Więc o tym też trzeba pamiętać i jest to powód, dla którego niektórzy podatnicy, nawet ci mniejsi, którzy nie przekraczają tego progu, rezygnują z tego zwolnienia podmiotowego. Właśnie po to, żeby móc ten VAT naliczony sobie odliczać od VAT-u należnego. No bo czasem po prostu to jest opłacalne. I jeżeli chodzi o inny podatek, też dosyć ważny w takiej działalności,
Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT. Podlegają mu zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, na przykład JTG, jak i osoby nieprowadzące działalności, ale wykonujące pracę zarobkową, czyli na przykład taką zwykłą etatową. No i standardową formą opodatkowania podatkiem PIT jest skala podatkowa, która też jest nazywana zasadami ogólnymi. Jest ona najpowszechniejsza i stosuje się w zasadzie z urzędu. A podatek w tym wypadku liczy się od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. No i do kwoty 120 tysięcy złotych obowiązuje stawka 12%, a później od nadwyżki ponad tę kwotę 32%. To warto sobie zapamiętać, bo czasem panują jakieś takie błędne przekonania, że po przekroczeniu tych 120 tysięcy wszystko opodatkowujemy tą wyższą stawką, ale to nie jest prawda, no bo te pierwsze 120 tysięcy opodatkowujemy stawką 12%, a dopiero nadwyżkę stawką 32%. I tutaj jeżeli chodzi o te zasady ogólne, o skalę podatkową, no to też istotne jest to, że stosowane mogą być różnego rodzaju ulgi podatkowe podczas rozliczenia rocznego. Na przykład jakieś ulgi na dzieci, czy ulgi na internet, ale no to jest taki temat chwilowo na czasie, przez to jaki mamy czas roku, więc myślę, że jest też tak z grubsza znany. Natomiast inną formą opodatkowania, także popularną wśród przedsiębiorców, zwłaszcza takich o wyższych dochodach, jest podatek liniowy. Stawka podatku liniowego to jest 19%, niezależnie od wysokości dochodu. Ma on troszkę więcej obostrzeń niż skala podatkowa i też nie zawsze wszystkie ulgi mogą być do niego stosowane, więc tutaj warto też sobie po prostu zweryfikować, czy to będzie opłacalne rozwiązanie, czy też nie. Inną formą opodatkowania jest właśnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który jest liczony tak w zasadzie od przychodu, no bo na ryczałcie nie uwzględniamy kosztów. Stawki ryczałtu są dosyć zróżnicowane i wynoszą od 2% do 17%, tutaj w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Więc ryczałt ten może być dosyć korzystny dla podatników, którzy mają niewielkie koszty. No bo właśnie przez to, że one nie mogą być uwzględnione i nie mogą nam obniżyć podstawy opodatkowania. Jeżeli te koszty są wysokie i obniżyłyby nam tą stawkę opodatkowania, no to tutaj warto jest rozważyć przejście na inną formę opodatkowania. Tutaj co istotne jeszcze przy tym ryczałcie, to to, że ryczałt możemy stosować tylko przed przekroczeniem tego progu 2 milionów euro, czyli wtedy, kiedy jesteśmy upoważnieni do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej, no to ryczałt może być stosowany, natomiast gdy te 2 miliony euro przekroczymy i powinniśmy już prowadzić księgowość pełną, no to ryczałt już nie może być stosowany. I tutaj taką jeszcze prostszą formą tego opodatkowania dochodów, którą już też wcześniej tak pobieżnie wspomniałam, jest karta podatkowa, w którą znowu tak nie chcę szczegółowo wchodzić, ale tak, żeby tylko było wiadomo, o co chodzi. No to w przypadku karty podatkowej chodziło o to, że kwota podatku do zapłaty była ustalona odgórnie i kwotowo i była uzależniona chociażby od tego, ilu pracowników dana firma zatrudniała, jaki rodzaj działalności prowadziła, jaka była ilość ludności w miejscu prowadzenia takiej działalności. Natomiast no, jak się można domyślić, skoro jest to już wygaszane, nie ma możliwości wyboru takiej formy opodatkowania, no to najwidoczniej nie była dla Państwa aż tak opłacalna jak te pozostałe formy. Więc to tak, jeżeli chodzi o ten podatek od osób fizycznych. No ale mamy jeszcze podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tak zwany CIT. CIT powinny płacić spółki kapitałowe, między innymi także spółki jawne, jeżeli tutaj wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a także od jakiegoś czasu spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. No i rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych następuje po zakończeniu roku podatkowego, ale w ciągu tego roku wpłacane są co miesiąc lub kwartał zaliczki na podatek dochodowy. No i taką podstawową stawką klasycznego CIT-u jest 19%, ale jest też stawka obniżona 9% w przypadku podatników małych lub takich, którzy rozpoczynają działalność. No i progiem tutaj, po którego przekroczeniu nie można już stosować tych preferencyjnych warunków, jest znowu kwota 2 milionów euro.
W przypadku tego CIT-u klasycznego też mogą być zastosowane rozmaite ulgi podatkowe, które będą odliczane od podstawy opodatkowania, więc tutaj też trzeba by się było zorientować przed rozpoczęciem takiej działalności. A od niedawna wprowadzoną formą tego CIT-u jest też estoński CIT, który charakteryzuje się tym, że podatek jest odprowadzany dopiero w momencie wypłaty zysków, czyli wypłaty dywidendy. I w jego przypadku stawki podatku wynoszą 10% dla tych mniejszych podatników i 20% dla dużych, więc ciut więcej niż w tym klasycznym CIT-cie, ale tutaj znowu są różne wyjątki, różne ulgi, może niekoniecznie, ale takie preferencje, jak na przykład obniżanie czy też pomniejszanie podatku VAT należnego z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, które może wynieść nawet do 90%. Więc ja tutaj na tym slajdzie przedstawiłam taki poglądowy przykład. No i tutaj akurat wychodzi na to, że ten estoński CIT w danym przypadku jest bardziej korzystny od tego klasycznego CIT-u. Natomiast tutaj należy pamiętać, że to trzeba każdorazowo przeliczyć. Ten estoński CIT też nie może być stosowany w każdym przypadku. Tutaj są pewne właśnie warunki obostrzenia. Ten CIT też się wybiera na okres 4 lat. Więc bardziej chciałam tutaj zakomunikować, że taka opcja po prostu jest, ale też bym się tutaj wstrzymywała od doradzania, co jest lepsze, co jest gorsze. Bo na jednym przykładzie faktycznie może się okazać, że jeden z tych CIT-ów jest bardziej korzystny, ale na innym przykładzie okaże się, że jednak nie. Więc to też trzeba po prostu zweryfikować na waszym konkretnym przypadku, na tym, jakiego rodzaju działalność będziecie prowadzić, jak chcecie te zyski wypłacać. Więc to jest też taki temat dosyć szeroki i głęboki, podobnie jak temat ubezpieczeń społecznych, czyli tych płaconych do ZUS-u. Bo to jest taki kolejny dosyć znaczny koszt, jaki ponoszą osoby prowadzące działalność. No i muszą go płacić między innymi właśnie przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w CEIDG, czyli te spółki, nie spółki, tylko właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze, czy wspólnicy spółek cywilnych, a także wspólnicy jednoosobowej spółki ZOO, czy spółki komandytowej, czy osoby, które wykonują wolny zawód, czyli tutaj wchodzi spółka partnerska, ale od tej zasady są tutaj też jakieś wyjątki. Jeżeli dochodzi do jakiegoś zbiegu ubezpieczeń, czyli gdy taka osoba ma też uprawnienia, ma też tytuły do ubezpieczenia, chociażby wskutek pracy na etacie, no to też tutaj mogą być pewne uproszczenia. A w przypadku przedsiębiorców, którzy zaczynają działalność albo osiągają niewielkie przychody, też mogą być stosowane pewne ulgi, dzięki którym te składki opłacane w ZUS-ie będą niższe niż standardowo. Dlatego też tutaj warto jest naprawdę się w tym temacie ZUS-u zorientować, bo on jest rzeczywiście dosyć skomplikowany, przysparza wielu problemów i stanowi naprawdę duże obciążenie finansowe, szczególnie dla takich początkujących przedsiębiorców. Więc tutaj też przedstawiłam taki przykład na tym slajdzie, natomiast znowu proszę go tutaj nie traktować jako jakąś wyrocznię, że tyle te stawki powinny wynosić, ponieważ tutaj zastosowany jest taki przykład, gdzie ta podstawa opodatkowania wynosi te 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, właśnie dlatego, że składki standardowo takie liczone powinny być od kwoty nie niższej niż ta tutaj przedstawiona, czyli te 4694. Ale znowu, jeżeli będą stosowane jakieś ulgi, to wygląda troszeczkę inaczej. Ale chodziło mi po prostu o to, żeby zobrazować, że to obciążenie jest dosyć znaczne. I tutaj kolejną rzeczą jeszcze dodatkowo do tych ubezpieczeń społecznych jest składka zdrowotna, której wyliczenie też może być skomplikowane, chociażby z uwagi na to, że ona też jest uzależniona od rodzaju, od formy opodatkowania, jaką stosujemy. Tutaj mówię o opodatkowaniu, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, no bo na przykład jeżeli się rozliczamy na zasadzie skali podatkowej, no to taka składka może wynosić 9%. Natomiast jeżeli się rozliczamy podatkiem liniowym, może wynosić 4,9%. Ale jeżeli tutaj te nasze osiągane dochody są niższe niż minimalne wynagrodzenie, no to znowu może to być jeszcze troszeczkę inaczej.
Więc to też po prostu warto sobie przeliczyć. Tym ZUS-em zajmują się już też naprawdę specjaliści, czasem kadrowe czy księgowe. Natomiast tutaj bym właśnie zachęcała do tego, żeby się zorientować, czy na przykład przysługują Wam jakieś ulgi, bo może tak być. I takie ulgi, o których warto wspomnieć, myślę, to jest chociażby ulga na start, która przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia takiej działalności zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i wtedy płaci się wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. No ale to jednak oznacza, że skoro nie płacimy tych składek na ubezpieczenia społeczne, no to też w razie choroby czy wypadku nie zostaną wypłacone żadne świadczenia. Więc żeby się przed tym zabezpieczyć, można na przykład z ulgi na start zrezygnować i zdecydować się na opłacenie przez 2 lata obniżonej składki od preferencyjnej podstawy. No i wtedy przez 24 miesiące będzie należało opłacać składki od kwoty, która jest nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, no ale ubezpieczenie zdrowotne wciąż będzie obowiązkowe. No i w praktyce taka suma tych składek może być rzeczywiście gdzieś tam 2, może nawet 3 razy niższa niż w standardowym modelu, no ale właśnie trzeba się zorientować, czy taka opcja w ogóle przysługuje. Tutaj jeszcze innym rodzajem ulgi jest chociażby mały ZUS Plus, który jest dedykowany dla takich najmniejszych przedsiębiorców, których przychód przez cały ubiegły rok nie przekroczył 120 tysięcy złotych, a jeżeli oni rozpoczęli działalność później, to znaczy nie od 1 stycznia, tylko gdzieś już w trakcie roku, no to wtedy to trzeba sobie proporcjonalnie przeliczyć w zależności od tego, kiedy ta działalność została rozpoczęta. Ale w każdym razie przy takim małym ZUS-ie tutaj też jest określona dolna i górna granica takich składek. Tą dolną granicą jest 30% minimalnego wynagrodzenia, natomiast górną granicą jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Więc to jeżeli chodzi o podstawę do wyliczania tych składek, to ona jest właśnie określone minimum, jest określone maksimum. No i z takiej ulgi można korzystać przez 36 miesięcy. Więc temat tych składek ZUS jest naprawdę dosyć skomplikowany i budzi wiele wątpliwości, co jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. Dlatego też warto, myślę, powierzyć takie rozliczenia już specjalistom i nie próbować samemu się w to wdrażać, bo to też może się potem wiązać z naprawdę sporymi konsekwencjami. Mogą być jakieś kary, może być konieczność jakiegoś dopłacania tutaj składek, które nie były dopłacone. Także bym tutaj zalecała ostrożność. Trochę inną kwestią, która też budzi wątpliwości, jest chociażby kwestia, już później odchodzimy od tych takich tematów podatkowych, składkowych i przechodzimy tutaj do dokumentowania sprzedaży. Bo też się takie wątpliwości pojawiają, też dostajemy takie pytania, wydaje mi się, że nawet na czacie coś tam się przewinęło, jakieś pytanie o kasę fiskalną. Więc tak, co do zasady, jeżeli czynny podatnik VAT dokonuje sprzedaży na rzecz innego czynnego podatnika VAT, no to ma obowiązek wystawiania faktury. No i tutaj należałoby postawić kropkę, no ma taki obowiązek, powinien tą fakturę wystawić. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT, chociażby podmiotowego, no to ma taki obowiązek wystawienia tej faktury, tylko gdy nabywca zgłosi takie żądanie. I to w ciągu 3 miesięcy od takiej transakcji. Jeżeli chodzi o transakcje na rzecz osób prywatnych, no to jako takiego obowiązku wystawiania faktury nie ma, czy to w przypadku sprzedawcy, który jest podatnikiem VAT czynnym, czy też zwolnionym. Natomiast jeżeli kupujący zgłosi, że chciałby taką fakturę dostać, no to powinien ją dostać. Tutaj znowu jest ten czas określony jako 3 miesiące od tej daty zakupu. Jeżeli chodzi o wystawianie paragonów, no to z reguły każda taka sprzedaż do osoby fizycznej podlega rejestracji na kasie fiskalnej, ale tutaj też jak zwykle funkcjonuje szereg zwolnień, chociażby właśnie dla sprzedawców, którzy zajmują się sprzedażą przez internet. Jeżeli ta sprzedaż odbywa się na zasadzie w takim systemie wysyłkowym i płatność za taką transakcję jest w całości elektroniczna, to znaczy wpływa na konto bankowe i da się ją konkretnie powiązać z daną sprzedażą, no to wtedy nie ma obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych. Czyli przy takiej sprzedaży obowiązku nie ma.
Ale trzeba właśnie pamiętać o tych dwóch warunkach takich głównych, czyli sprzedaż wysyłkowa i płatności elektroniczne. Bo jeżeli jest płatność gotówką przy odbiorze chociażby, no to wtedy to już może wyglądać troszeczkę inaczej, też w zależności od tego, jak ta chociażby firma kurierska, która taką płatność za pobraniem pobiera, przekazuje te środki, więc tutaj też zalecałabym ostrożność. Albo na przykład, jeżeli towar jest odbierany osobiście, bo sprzedajemy jakąś kanapę, jakieś meble i kupujący przyjedzie do nas osobiście odebrać taki towar, no to tutaj też to nie jest wtedy sprzedaż wysyłkowa, no nie ma jako takiej wysyłki towaru, więc też trzeba na to uważać. Trzeba uważać też na wyłączenia z takiego zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, bo są pewne określone grupy towarów, które można znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Tam można znaleźć właśnie, jakie grupy towarów uniemożliwiają bycie zwolnionym z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. No to tak dla przykładu, to mogą być na przykład części samochodowe, czy jakaś elektronika, także perfumy. Więc jeżeli takie towary są sprzedawane i nawet wysyłkowo i płatności są tylko elektronicznie, no to może być tutaj obowiązek wystawiania paragonów. I tutaj też warto, myślę, powiedzieć, że niektórzy sprzedawcy, nawet tacy, którzy nie mają takiego obowiązku, decydują się jednak na wystawianie różnego rodzaju dokumentów sprzedaży, czy to po prostu tak zabezpieczająco tych paragonów fiskalnych, czy faktur sprzedaży imiennych, czy też no, do firm, no to jest taki obowiązek po prostu. No i też trzeba by się zastanowić, bo może to być jednak pomocne w prowadzeniu takiej ewidencji dla zachowania porządku, żeby móc później powiązać chociażby jakąś wpłatę z jakąś transakcją. No to jednak nie jest obowiązek, nie ma konieczności wystawiania takich dokumentów, ale jest to prawo po prostu i jest taka możliwość i też tutaj można rozważyć takie rozwiązanie. Więc to tak, jeżeli chodzi o taką sprzedaż krajową, ale jeżeli chodzi też o transakcje międzynarodowe, których jak wiemy też teraz jest trochę więcej przez to, że ten rynek unijny znacznie ułatwia prowadzenie takiej sprzedaży między krajami, no to pewnie się Państwo już zorientowali, że na pewno to też wiąże się z jakimiś takimi obowiązkami księgowymi, sprawozdawczymi, rozliczeniowymi. Też bym nie chciała w to wchodzić jakoś zbyt głęboko, no ponieważ my tutaj dzisiaj rozmawiamy o takich podstawach tej księgowości, ale chciałabym tak tylko zakomunikować, że takie transakcje właśnie też wiążą się z różnymi obowiązkami, bo chociażby jeżeli sprzedajemy do klientów, którzy są przedsiębiorcami zarejestrowanymi do VAT w innych krajach Unii Europejskiej, no to tutaj może się pojawić konieczność rejestracji do VAT UE i składania takich deklaracji VAT UE, które wykazują taki obrót wewnątrzwspólnotowy, a jeżeli sprzedajemy do klientów indywidualnych, no to tutaj też nam wchodzi kwestia rozliczeń podatku VAT, bo obecnie obowiązuje taki próg dla transgranicznej sprzedaży wysyłkowej B2C, który wynosi 10 tysięcy euro i po którego przekroczeniu powinniśmy rozliczać podatek VAT w kraju dostawy, więc o tym też trzeba pamiętać, ja tutaj nie będę się za bardzo na ten temat rozwodzić, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czy chciałby się po prostu czegoś więcej dowiedzieć na ten temat, no to też jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Tutaj mamy przypięty właśnie adres e-mail info@amavat.eu, więc zapraszam, bo to jest też coś, czym my się zajmujemy na co dzień. Więc tak już troszeczkę podsumowując, na pewno już wszyscy zauważyliście, że ten temat rozliczeń podatkowych, księgowych naprawdę jest skomplikowany, naprawdę wiele czynników tutaj gra rolę. I z tego powodu wielu przedsiębiorców oddaje prowadzenie takiej księgowości w ręce doświadczonych specjalistów, no bo już się po prostu nie chce tym procesem zajmować, bo o ile w przypadku jednoosobowej działalności może to być wykonalne, no to jeżeli chodzi tutaj już o jakieś spółki, no to pojawia się problem. Często argumentem tutaj jest oszczędność czy większa kontrola nad takim procesem, jednak niezależnie od powodów, tak naprawdę, jakimi się kierujemy przy podejmowaniu takiej decyzji, warto jest rozważyć, czy ewentualne oszczędności są warte tego, żeby podjąć ryzyko związane z nieprawidłowym prowadzeniem księgowości.
No bo może się okazać, że te oszczędności są jednak krótkoterminowe, bo w wyniku popełnienia jakichś błędów mogą grozić sankcje finansowe, mogą grozić kary z Urzędu Skarbowego, a jeżeli coś będziemy mieli do dopłaty, no to też tutaj wchodzą w grę odsetki, które są naliczane dziennie, a już w takiej sytuacji, jak już mamy Urząd Skarbowy na karku, jakąś kontrolę, no to też nie jest tak łatwo znaleźć jakieś wsparcie specjalistów, a jak nam się uda znaleźć, no to na pewno ono będzie dosyć drogie, więc po prostu trzeba sobie rozważyć, czy nie lepiej powierzyć takie rozliczenia gdzieś na zewnątrz, a przy tym, jeżeli podejmiemy taką decyzję, no to też należałoby pamiętać o tym, że księgowa księgowej nierówna i tutaj nie chodzi mi o to, że jedna księgowa zna się lepiej, druga gorzej, tylko po prostu różnego rodzaju biznesy czy też działalności rządzą się troszeczkę innymi prawami i księgowa, która będzie świetną specjalistką od prowadzenia rozliczeń dla jakiejś firmy, która jest taka typowo produkcyjna, może się w takim biznesie e-commerce na przykład nie odnaleźć, bo nie będzie na przykład wiedziała, jak pewne marketplace'y działają, jakie są rodzaje transakcji, jak tutaj wyglądają rozliczenia z nimi, o co chodzi z tymi wszystkimi bramkami płatności, na jakiej zasadzie działają fulfillmenty. Po prostu będzie jej brakowało takiej wiedzy, może już nie stricte księgowej, ale po prostu zrozumienia tego procesu biznesowego. Więc dobrze jest naprawdę znaleźć specjalistów, którzy znają się na waszym biznesie, który wy prowadzicie, którzy znają jego charakterystykę, wiedzą na co uważać, wiedzą na co patrzeć. I przy tym też na pewno zdajecie sobie sprawę, że taka sprzedaż przez internet często prowadzona jest wieloma różnymi kanałami. Są różne metody płatności, różne modele rozliczeń, czy to płatności odroczone, czy to jakieś tutaj wchodzą bramki płatności właśnie. I tych danych jest naprawdę dużo, więc też dobrze, żeby takie biuro księgowe, biuro rachunkowe umiało sobie poradzić z taką ilością tych danych. I może to na przykład działać tak, że zaoferują wam jakieś integracje czy automatyzacje, a jeżeli sami nie będą w stanie tego zrobić, no to też fajnie, żeby byli otwarci na taką możliwość i na przygotowanie takich integracji z waszej strony, albo chociażby, żebyście mogli się umówić na jakiś konkretny format pliku wsadowego, który będziecie im dostarczać i który przyspieszy im tą pracę. No bo póki tych transakcji jest niewiele, no to księgowa może się wam zgodzić po prostu na to, żeby na podstawie jakichś faktur w PDF-ie sobie to wszystko poksięgować, ale jak już będą nawet nie tysiące, ale setki czy dziesiątki takich transakcji, no to po pierwsze może być wam po prostu ciężko znaleźć taką firmę, która się na to zgodzi, a jak znajdziecie, no to gwarantuję, że ona będzie dosyć droga. No bo to zajmuje dużo czasu, więc to też się będzie wiązało z wyższym wynagrodzeniem. Także dobrze jest to po prostu mieć gdzieś z tyłu głowy, poszukując takie biuro, które będzie mogło was wesprzeć. Jednak tutaj niezależnie od tego, czy właśnie zlecicie tą księgowość na zewnątrz, czy może zatrudnicie do firmy sobie po prostu księgową, która będzie wam te rozliczenia prowadziła, no to dobrze, żebyście wy też się tak z grubsza orientowali w tych obowiązujących przepisach. No bo oczywiście nie po to zatrudniamy już specjalistów, żeby samemu studiować te wszystkie ustawy i rozporządzenia, które wchodzą, ale tak dla własnego bezpieczeństwa naprawdę dobrze jest mieć choć takie ogólne pojęcie na ten temat, choćby po to, żeby zauważyć, jeżeli coś księgowość nie domaga, coś robi źle, a może brakuje jej po prostu zrozumienia jakiegoś procesu, który jest dosyć specyficzny w waszej firmie, no to warto się po prostu orientować. Ta znajomość branży jest naprawdę nieoceniona i jeśli jest dosyć specyficzna wasza działalność, no to też dobrze by było się poradzić u ekspertów, którzy się na tym znają i którzy mogą coś doradzić w zakresie tych rozliczeń, czy też tutaj różnych ulg, które możecie stosować. No i też tak warto tak naprawdę jest śledzić różne zmiany, które wchodzą, które są zapowiadane, że wejdą, bo one też mogą mieć naprawdę duże znaczenie dla waszej działalności i mogą wymagać dosyć dużych przygotowań do tego po prostu, żeby spełnić jakieś wymogi, które nawet są dopiero zapowiadane gdzieś na przyszłość. Więc dobrze się w tym wszystkim jest orientować. Tak już zbliżamy się do końca. Nie chciałam to tak troszeczkę zebrać w całość, krótko podsumować, na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli dopiero rozpoczynacie swoją drogę w biznesie e-commerce. Także po pierwsze na samym początku
trzeba się zastanowić, na jaką skalę chcecie działać. Czy ta wasza sprzedaż online to ma być takie główne źródło dochodu, czy chcecie po prostu rozkręcić jakiś duży biznes, czy może jednak chcecie sobie dorobić do etatu na przykład. No bo to też ma dosyć duże znaczenie, jeżeli chodzi o podjęcie dalszych kroków. Jednak niezależnie od tego, jaki jest wasz plan, naprawdę warto jest go zawsze skonsultować z doradcą podatkowym, który podpowie, na co zwrócić uwagę. Pomoże też w wyborze formy prawnej, czy też formy rozliczeń, jakie będziecie mogli zastosować. I ja wiem, że jest taka niechęć do płacenia za wiedzę. Wiele osób wychodzi z takiego przekonania, że wszystko można sobie samemu gdzieś tam w internecie znaleźć. Ale zachęcam, naprawdę zachęcam, żeby za tą godzinę czy dwie takiego doradztwa podatkowego, czy nawet trzy zapłacić i później mieć po prostu spokojną głowę i już się tym nie musieć martwić. Więc jeżeli się dobrze przygotujecie, no to później pozostanie wam już tylko tak naprawdę zdecydować, czy te rozliczenia prowadzicie wewnętrznie, czy je zlecacie gdzieś na zewnątrz. Jeżeli na zewnątrz, no to znajdźcie sobie wtedy naprawdę firmę, która się zna na tym biznesie, który wy akurat prowadzicie, bo to biznes biznesowi nierówny i to nie ma tutaj jednej recepty na to prowadzenie rozliczeń. Trzeba po prostu się na tym znać i orientować. No a później pozostanie wam już aktualizować tą wiedzę i ewentualnie dostosowywać się do wprowadzonych zmian. Także chciałam wam to tak tylko o takich podstawach wspomnieć. Jeżeli macie jakieś pytania takie bardziej konkretne, jakąś taką analizę przypadku konkretnego, no to tutaj zachęcam też do maila. No bo jak tutaj widzicie, sprawa jest dosyć skomplikowana, więc też ciężko może być nam odpowiedzieć tak, wiecie, tak pokrótce, wprost, bez znajomości jakiejś głębszej waszej sytuacji. A jeżeli macie jakieś takie inne pytania, no to myślę, że też możemy już przejść do tej części Q&A. Zanim to nastąpi, bardzo dziękuję, Ala. Miło, że to była ogromna dawka wiedzy. Myślę, że temat bardzo szeroki, ale bardzo sprawnie i konkretnie to zrobiłaś. Bardzo Ci dziękuję. Zanim przejdziemy jeszcze do pytań, to już jest dla Państwa ostatnia sekundka, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie w zanadrzu, które chciałby zadać. Ja teraz może wykorzystam jeszcze ten czas. Ela będzie miała w tym czasie dosłownie parę minutek, żeby zapoznać się z pytaniami na czacie, żeby już sobie tak kątem oka je przejrzeć. Natomiast moje jeszcze 5 minut na koniec. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście dopiero na początku swojej drogi, bo widzę, tak jak tutaj zdołałam czytać na czacie, mam wrażenie, że tu jest jednak miks sprzedających, to znaczy, że nie tylko są sprzedający, którzy dopiero startują, ale też są pewnie trochę bardziej zaawansowani, ale to dobrze. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa jest na początku tej drogi, to oczywiście Ela tutaj mówiła, że jest niechęć, jeżeli chodzi o płacenie za szkolenia i edukację. My, jeżeli chodzi o Akademię Allegro, wszystkie nasze kursy, webinary oczywiście są bezpłatne, także zachęcamy, zapraszamy. Jeżeli chodzi o kursy dla początkujących sprzedających, znajdziecie na naszej stronie Akademii Allegro w zakładce Start na Allegro. Tak jak już mówiłam, są bezpłatne, dostępne 24 godziny na dobę, po prostu trzeba mieć konto na Allegro, żeby do takiego kursu wejść. I tam oczywiście przechodzimy przez całą tą ścieżkę od rejestracji konta poprzez ustawienie sprzedaży, wystawianie pierwszej oferty, wyróżnianie i tak dalej, ale na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, bo jest ich znacznie więcej niż te, które tutaj są widoczne. I oczywiście zachęcamy również do odwiedzenia naszych webinarów. Webinary znajdziecie w zakładce webinary na stronie Akademii Allegro w prawym górnym rogu. Jeżeli chodzi o webinary dla początkujących, tutaj jest taki mini screen, mini zrzut, czego można się spowiedziewać. Natomiast jeżeli chodzi o webinary w najbliższym czasie dla początkujących, to tak jak tutaj widać, jak nadać pierwszą paczkę, czyli robimy takie webinary również techniczne, jak obsługiwać zwroty. Widziałam, że tutaj też pojawiły się pytania właśnie o zwroty, więc jeżeli chodzi o zwroty na Allegro, to też zachęcam, żeby przyjść, też taki webinar bardziej techniczny. Metody dostaw, od czego zacząć, tutaj z kolei więcej o cennikach dostaw, jak je ustawić. I na deser, czy jako taka wisienka na torcie, tutaj sobie pozwoliłam dać jako ostatni już na liście. Jest to webinar również z panią Elą, dzisiejszą naszą prelegentką. Jest to webinar Pytasz i wiesz księgowość dla początkujących. On będzie miał troszeczkę inną formułę.
Jeżeli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, to oczywiście te pytania z czatu, że tak powiem, my sobie czytamy i na tym webinarze będziemy odpowiadać właśnie na te pytania pozostawione. Będziemy wtedy mieli trochę więcej czasu też, żeby się przygotować, więc zachęcam już dziś. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i ma jeszcze jakieś pytanie, to jak najbardziej na ten webinar również można się zapisać. Wszystkie te linki, które tutaj są widoczne na ekranie, one będą aktywne w momencie pobrania tej prezentacji w PowerPoincie, także zachęcam do tego, żeby to zrobić. I jeszcze jedna rzecz, która też już była zapowiedziana. Jeszcze mam jedną prośbę do Państwa o wypełnienie króciutkiej ankiety, jak Wam się podobał ten webinar, czy faktycznie on był merytoryczny, potrzebny, ważny. I tutaj już zaraz pojawi się stosowny pasek u góry. Oczywiście on będzie dostępny przez jakiś dłuższy moment, więc będziemy wtedy mogli już sobie przejść do pytań, a w międzyczasie będzie tę ankietę można sobie już uzupełniać. Dobrze, u góry jest link do ankiety, także zachęcam, zawsze miło czytać Wasze uwagi i patrzeć właśnie, co tam pisaliście, żeby dostosować ten kolejny webinar do Waszych potrzeb. No i cóż, no i chyba myślę, że to jest ten czas, żeby przejść już do pytań. Czy prezentacja będzie ze szkolenia gdzieś dostępna? Tak, prezentację oraz link do nagrania, też ktoś pytał, czy będzie nagranie. Nagranie również będzie, troszeczkę początek jest ucięty z tego, co wiem, ale myślę, że to nie przeszkadza, bo to były te kwestie organizacyjne. Otrzymają Państwo na maile podane podczas rejestracji, więc jak najbardziej będzie można do tego tematu wrócić. Dobrze, a ja już teraz przechodzę do modułu Q&A i będziemy czytać pytania. Może zacznę tym razem od końca. Ela, będziesz czytała może na głos, bo myślę, że tak ci będzie po prostu lepiej, żeby już pewnie też tak nawet ci, co tylko słuchają, a nie oglądają tak na ekranie, będzie wtedy można posłuchać. No, tak, pytanie jest od pani Małgorzaty, czy jeśli firma zajmuje się sprzedażą w sklepach stacjonarnych i sprzedażą online, to warto otworzyć nowe konto bankowe dla sprzedaży e-commerce? No tutaj w zasadzie będzie to zależało od tej, od waszego rodzaju działalności, takiego obowiązku jako tako nie ma, natomiast może to troszeczkę ułatwiać porządkowanie tej sprzedaży i później przyporządkowywanie pewnych transakcji, już pewnych wpłat do konkretnych transakcji ze sprzedaży wysyłkowej. Natomiast to znowu nie jest obowiązek, tylko to jest preferencja i faktycznie zdarza się tak wśród naszych klientów, że oni takie osobne rachunki bankowe mają. Dobrze, czy ja tutaj mogę jakoś przełączać kolejne pytania, czy to Aniu, ty musisz przełączyć? Wiesz co, Ela, możesz Ela też ty, jeżeli czujesz, że masz taką, to jak najbardziej możesz. Dobrze, to może ja chyba poprosiła, bo tak chyba nie za bardzo wiem jak, więc jakbyś mogła, to może po prostu ci dam znać. Kiedy trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży, wpisując dzienny przychód, ryczałt czy księga przychodów i rozchodów? Tutaj rozumiem, chodzi o to, jak tą ewidencję sprzedaży prowadzimy, tak? Chyba tak. Więc tutaj może tak powiem, że przy tym ryczałcie faktycznie prowadzimy tą ewidencję przychodów. Przy księdze przychodów i rozchodów no to też jest konieczne, ale jeżeli chodzi tutaj o takie bardziej szczegółowe informacje, to może tutaj Moniko coś chciałabyś dodać? W zasadzie pytanie jest dosyć ogólne, więc odpowiedź brzmi na nie tak, trzeba po prostu tą ewidencję prowadzić. Mhm. Tak, no ewidencję trzeba prowadzić, więc tutaj myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Zwolnienie z kasy, co to dokładnie jest? Elektronika, lampka na biurko, autko na baterie, latarka, lampka LED. Tutaj bym odsyłała właśnie do tego rozporządzenia ministra finansów. W nim można sobie przeczytać, jakiego rodzaju produkty będą wykluczały właśnie zastosowanie zwolnienia z kasy fiskalnej.
bo tak tutaj myślę, że nie będziemy teraz wymieniać dokładnie tych produktów. Ja też bym nie chciała nikogo wprowadzić w błąd, bo to po prostu zależy od rodzaju prowadzonej działalności, od tego, jakie to są dokładnie produkty, więc zachęcam do tego, żeby sobie to po prostu zweryfikować w tym rozporządzeniu. Posiadamy kasę fiskalną, rozpoczynamy sprzedaż przez internet. Czy mamy obowiązek drukowania paragonu do każdego zamówienia złożonego przez internet? No to myślę, że na to już po części w czasie prezentacji odpowiedziałam. Czyli przy sprzedaży przez internet, jeżeli sprzedaż jest prowadzona wysyłkowo, a wpłaty wpływają na konto bankowe i można je jasno, konkretnie przyporządkować do jakiejś sprzedaży, no to takiego obowiązku zwykle nie ma. Posiadania tej kasy fiskalnej, natomiast właśnie sprzedaż niektórych rodzajów produktów może skutkować tym, że nie będziemy mogli zastosować takiego zwolnienia. Czy jeśli jestem nową firmą, to muszę składać wniosek o zwolnienie z VAT? Tutaj jeżeli chodzi o to zwolnienie podmiotowe, bo rozumiem, że to o to chodzi, tutaj nie do końca chodzi o to, czy to jest firma nowa, czy nie nowa, tylko bardziej o wielkość tych przychodów, no to takie zastosowanie podmiotowe można zastosować i to w trakcie rejestracji też się wykazuje, czy chce się być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, bo to nie następuje z urzędu, to znaczy Urząd Skarbowy nie sprawdza, jaką macie sprzedaż i czy już podatek VAT powinniście płacić, czy nie, tylko to po waszej stronie leży to, żeby właśnie tego pilnować i w odpowiednim momencie się zarejestrować dla celów podatku VAT. Znaczy ja dodam jeszcze tak uzupełniając odpowiedź Eli, że trzeba też sprawdzić, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony, czy jakie towary lub usługi będą sprzedawane i jakie usługi świadczone. Ponieważ jest katalog towarów i usług, które pomimo limitu 200 tysięcy przedsiębiorcy nie mają prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Więc trzeba również znać, zarówno wiedzieć, jakie towary chce się sprzedawać i jakie usługi będzie się świadczyć. Jak traktować zamówienie anulowane, opłacone, nieopłacone? Czy to jest sprzedaż? No to tutaj się też pojawia pytanie, no bo rozumiem, sprzedaż następuje, tak? I dopiero później oczekujecie na jakąś płatność. Tutaj też nie wiem, czy to pytanie jest pod kątem takiego prowadzenia ewidencji, naliczania podatków. Znaczy, może, Ela, uprośmy. Ktoś złożył zamówienie, nie opłacił i w międzyczasie je skasował. Nie jest to sprzedażą. Sprzedażą jest dopiero wykonanie usług lub wydanie towaru. Od tego momentu zaczyna się sprzedaż. Więc w tym momencie, jeżeli jest to tylko zamówienie, które się anulowało systemowo, no to nie jest ono sprzedażą. Z definicji ustawowej. Czy mając działalność gospodarczą i rozliczając się podatkową książką przychodów i rozchodów, sprzedając regularnie na Allegro, mogę sprzedawać prywatnie raz na jakiś czas, na przykład ubrania, na przykład na Vinted, czy to też muszę wykazywać? Więc jeżeli chodzi tutaj o tą działalność gospodarczą, tylko to też trzeba właśnie się zastanowić, jaki to jest rodzaj tej działalności gospodarczej. No bo jeżeli prowadzicie jakąś, jesteście wspólnikiem jakiejś spółki z o.o. i będziecie się zajmować jakąś produkcją czegoś, a też jako osoba fizyczna, po prostu osoba prywatna, chcecie sprzedać za małe buty, no to to już nie można tego podciągnąć pod tą działalność gospodarczą. Więc, ale jeżeli prowadzicie komis z używaną odzieżą i chcecie sprzedać używaną odzież, to wtedy już trzeba się mocno zastanowić, czy to nie jest działalność gospodarcza. Tak, więc to wszystko właśnie zależy od sytuacji, w której znajduje się dany podatnik. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, że tak albo nie. Dużo zależy od indywidualnej sytuacji danego podatnika. Jaka jest w takim razie kwota dochodu przy działalności nierejestrowanej? Tutaj dla działalności nierejestrowanej to jest to 75% minimalnego wynagrodzenia. Ale mówimy o przychodzie, nie o dochodzie. Dochód to jest przychód minus koszt, a tutaj jest mowa o przychodzie. Przy działalności rejestrowanej to jest nierejestrowanej jest mowa o przychodzie, czyli tylko i wyłącznie o tym, co kwota, za którą sprzedaliśmy cokolwiek. Tak. Tak, no i to jest właśnie to 75% minimalnego wynagrodzenia. Więc to trzeba sobie zweryfikować, czy przekraczacie, czy nie przekraczacie.
Także należy też pamiętać, że minimalne wynagrodzenie od stycznia to jest jedna, to jest 4272 zł, wzrasta od 1 lipca, więc również poziom limitu sprzedaży dla działalności niezarejestrowanej wzrośnie. Czy można do KPR wprowadzać zwroty w kwocie zbiorczej na koniec miesiąca? Tutaj bym od razu skierowała to pytanie do Moniki. To też zależy do kogo, gdzie tak. To są, czyje są to te zwroty, bo to jeżeli mamy zwrot od osoby prowadzącej, od firmy, no to musi być faktura korygująca. Jeżeli jest to zwrot od klienta, gdzie nie ma obowiązku wystawiania dowodu sprzedaży, no to w tym momencie rejestracja zwrotu zbiorowo też jest ok. Jeśli jestem zwolniona z kasy fiskalnej, to jak wprowadzam do KPIR sprzedaż? Zbiorczo na przykład z zestawienia Allegro, a co z wystawionymi fakturami do niektórych z tych transakcji? Jak to wykazać też na przykład w JPK? Także jeżeli nie masz kasy fiskalnej, no ale właśnie zakładam, że masz jakieś takie zestawienia z Allegro, no tutaj trzeba by było też się zastanowić, czy jesteś podatnikiem VAT na przykład czynnym i odpowiednio wykazywać te transakcje, żeby można było też do nich określić, jaki jest moment chociażby obowiązku podatkowego, jaka jest kwota tego podatku. Więc tutaj myślę, że raczej taka ewidencja powinna być prowadzona niesumarycznie. Chyba, że się mylę. No to tutaj bardzo proszę, Moniko, o sprostowanie. Jeżeli mówimy o sprzedaży detalicznej, bo de facto o takiej sprzedaży mówimy, no to podobnie jak paragony z kasy fiskalnej. Nie wprowadzamy zazwyczaj pojedynczych paragonów, tylko wprowadzamy z raportów dobowych, tygodniowych czy miesięcznych. Więc w tym momencie, oczywiście jeżeli mamy faktury dla biznesu, czyli podmiotów gospodarczych, no to w tym momencie ta faktura musi być widoczna w JPK-u. Faktury dla osób fizycznych nie wykazujemy, bo ona jest de facto dokumentem, który dokumentuje nam sprzedaż, że ona rzeczywiście nastąpiła, ale fizycznie nie jest dokumentem do rozliczenia podatku VAT, ponieważ osoba fizyczna nie jest VAT-owcem, więc generalnie jest to dalej w obrębie sprzedaży detalicznej, więc po prostu zatrzymujemy to sobie w aktach. Przy liniowym jak i ZUS. No to jest właśnie jedno z tych pytań, które bym odesłała tutaj już na maila, bo tak jak wspominałam, nie da się po prostu powiedzieć, nie powiem Ci teraz tutaj Marcinie, ile masz tego ZUS-u zapłacić, w jaki sposób, ponieważ zależy to od naprawdę wielu rzeczy. Te składki są wyliczane na podstawie różnych czynników, więc nie jestem w stanie Ci podać tutaj takiej odpowiedzi, która myślę by Ciebie satysfakcjonowała, więc jeżeli masz takie pytania, to zapraszam jak najbardziej na maila. Znaczy sama definicja, znaczy samo to pytanie, to może ja jeszcze uzupełnię, ale to, że jestem podatnikiem podatku liniowego, jakby nie determinuje nam tych składek ZUS, bo mamy znowu te preferencyjne stawki ZUS i możemy je mieć też przy podatku liniowym. Tylko mamy tutaj kryteria przychodowe i bez tego okres prowadzenia działalności, czy były przerwy w prowadzeniu działalności, czy ona była zawieszona, czy zamknięta i wzdomiona po jakimś tam okresie, więc generalnie tych warunków jest dużo więcej niż tylko to, że jesteśmy podatnikiem podatku liniowego. Także tak jak odsyłam jeszcze raz do dokładnego opisania sytuacji, bo tylko wtedy można udzielić jakąkolwiek odpowiedź. Bez dokładnego opisania sytuacji, no niestety, to nie da się udzielić odpowiedzi dokładnej. Czy na ryczałcie potrzebna jest kasa fiskalna? No to mam nadzieję, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie wcześniej, że to tutaj nie jest tak do końca powiązane z tym, czy to jest ryczałt, czy to nie jest ryczałt, tylko wynika właśnie z innych czynników tutaj, czy te zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, czy też wyłączenia ze zwolnień. Także mam nadzieję, że już trochę na to odpowiedzieliśmy, ale jak coś nie jest jasne, no to jak najbardziej jeszcze zapraszam do kontaktu już po webinarze. Jaki dokument sprzedaży wystawić, gdy jestem zwolniona z kasy fiskalnej, a klient nie zgłosił chęci otrzymania faktury? Jak wygląda taki dokument? No to w takim wypadku można wystawiać albo takie, bo tutaj rozumiem, że tym klientem jest osoba fizyczna, skoro mówimy o kasie fiskalnej,
Więc w takim wypadku to można albo wystawiać takie faktury imienne, albo można sobie po prostu w momencie, gdy wysyłamy ten towar od nas, wystawiać takie dokumenty magazynowe, na przykład właśnie WZ, czyli wydanie zewnętrzne. Tu jest już pewna dowolność ze względu na to, że to nie jest obowiązek regulowany prawnie, że jeżeli nie ma tej faktury fiskalnej, to musicie wystawić to i to i tamto. Więc tak w zasadzie to jest tutaj pewna taka dowolność. Czy są jeszcze jakieś kryteria oprócz dochodu do małego ZUS plus? No tutaj właśnie też bym zachęcała do takiego kontaktu mailowego, bo te tematy ZUS-owe naprawdę są uzależnione od wielu czynników. Tutaj też, bo ja wspominałam, zdaje się, o tym progu 120 tysięcy złotych, natomiast tam jest jeszcze taka konieczność, żeby ta działalność była prowadzona na przykład nie krócej niż 60 dni, więc po takie szczegółowe informacje to też jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Jaki VAT jest stosowany przy usługach kurierskich? Na przykład klient płaci za kuriera czy paczkomat, nam to znaczy produkt, który kupił plus przesyłkę z VAT-em produktu 8%, a drugi produkt z VAT-em 23%. Jaka stawka na przesyłkę? Czy uzależniona jest przesyłka z VAT-em produktu? Aha, rozumiem, czyli po prostu pytanie jest o to, czy to, jaką stawkę VAT stosujemy przy sprzedaży danego produktu, wpływa na to, jaka stawka VAT powinna być wykorzystana dla usługi kurierskiej. Więc tak, to jest powiązane. Tutaj można tą stawkę VAT uzależnić, ale jeżeli są to produkty o różnych stawkach, no to tutaj bym, Moniko, też do Ciebie skierowała to pytanie. Jak to będzie w takim wypadku? Co do zasady, usługi kurierskie są opodatkowane stawką 23%, a towary są inną stawką, więc generalnie powinny być dwie wartości na fakturze. Tak, ale tutaj w razie wątpliwości też oczywiście zapraszamy później po webinarze do kontaktu, będziemy mogli sobie to wyjaśnić. Jakie są różnice w cenie prowadzenia księgowości w JDG, a spółce, zakładając, że mam 100 faktur miesięcznie? Różnice będą duże. Różnice będą naprawdę duże ze względu na to, że JDG jest po prostu znacznie prostsze, ma znacznie mniej tych obowiązkowych ewidencji, dokumentacji. Też nie trzeba przygotowywać tych wszystkich sprawozdań po zakończeniu roku. Więc różnice naprawdę są spore. Oczywiście na korzyść JDG, to JDG będzie znacznie tańsze, ale no to z uwagi na to, że te spółki są po prostu bardziej skomplikowane. Tutaj jest dużo więcej rzeczy do... No jest też dużo, dużo więcej obowiązków, jeżeli chodzi o księgowość już taką pełną. To przede wszystkim, ale oczywiście te nie ma jednego cennika. W związku z czym stawki zarówno za prowadzenie JDG, jak i księgowości pełnej różnią się pomiędzy miastami, różnią się pomiędzy województwami, różnią się pomiędzy regionami Polski, więc generalnie jakby nie ma jednej takiego benchmarku, dużo zależy od tego, skąd pochodzimy, gdzie jest nasza firma, no i w tym momencie jaki poziom skomplikowania jest przy prowadzeniu jednoosobowej działalności, bo to też potrafi mieć wpływ na cenę. Jakie dodatkowe ewidencje, których nie oferują systemy do prowadzenia jednoosobowej działalności, trzeba prowadzić, jaki jest poziom automatyzacji, więc bardzo wiele czynników tutaj wpływa na różnice w cenie. No na pewno to, co powiedziała Ela, jednoosobowa działalność gospodarcza, tak ogólnie koszty księgowości są niższe niż prowadzenia pełnej księgowości. Co nie zmienia, że w jednoosobowej działalności gospodarczej też można prowadzić pełną księgowość, bo można prowadzić ją dobrowolnie. Nie trzeba prowadzić księgowości uproszczonej. Ze względu na różne interpretacje, jakie można znaleźć w internecie, pytanie, czy prowadząc działalność na zasadzie dropshippingu można rozliczać się na zasadzie ryczałtu? Jeśli dropshipping rozliczamy na zasadzie ryczałtu ze względu na charakter działalności, co uznaje się za dochód?
przychód ze sprzedaży, czy różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem zakupu towaru? Jeżeli... Może Elu, ja od razu odpowiem, bo będzie prościej. Jeżeli mówimy o opodatkowaniu ryczałtowym, to co do zasady, rozliczając podatek w ten sposób, nie uwzględniamy kosztów. Opieramy się tylko i wyłącznie na wartości przychodu. Koniec, kropka. Także nieważne tutaj jest, jaką działalność prowadzimy, co robimy. Jeżeli jest to ryczałt od przychodów, to podstawą opodatkowania jest przychód. Pomniejszony tylko i wyłącznie o koszty ZUS. Jaka będzie data wystawienia faktury i data operacji gospodarczej, jeśli informacja o zakupie na platformie Allegro jest na przykład z 29 lutego, godzina 23, towar wydany z magazynu 1 marca 2024, a wpływ pieniędzy na nasze konto 5 marca. W jakich datach księgujemy przychód, VAT i CIT? To znowu odwołamy się tutaj do zasad ogólnych, że momentem powstania przychodu jest data wykonania usługi lub data wydania towaru. Czyli samo zamówienie, to, że ono wpłynęło do Państwa 29, to oznacza tylko tyle, że halo, klient powiedział, chcę od Was coś kupić. Nawet jeżeli dokonał zapłaty, to dalej nie ma tutaj jakby tego momentu wykonania usługi i wydania towaru. Wykonanie usługi, wydanie towaru jest 1.03 i w tej dacie powstaje obowiązek podatkowy. Także płatność też tutaj jakby nie ma znaczenia. Mówimy o fizycznym wydaniu towaru i wykonaniu usługi. Jeżeli kupuję towar z zagranicy, to lepiej kupować z VAT czy bez? Nie da się kupić bez VAT. Tak. To jest kwestia tylko tego, czy jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do podatku unijnego, to wtedy rzeczywiście dostanę fakturę od mojego dostawcy ze stawką 0, ale muszę być zarejestrowany do VAT-u unijnego. Jeżeli nie jestem zarejestrowany do VAT-u unijnego, to faktura od mojego zagranicznego dostawcy, mówimy na terenie Unii, będzie z VAT-em lokalnym danego kraju. Pytanie o usługę dropshippingu. W takim razie, co jest dochodem? Ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem pytania, więc bo tak. Tutaj konieczne jest sprecyzowanie. Tak. To ja może uzupełnię, to jest po prostu na pytanie, które wcześniej odpowiadaliśmy o dropshippingu. Tutaj było, że tak powiem, dogrywka do tego pytania, czyli w takim razie co jest dochodem, bo tam było pytanie o dropshippingu, to poprzednie, na które odpowiadałyśmy. Tak, ale tam było o opodatkowaniu ryczałtem, co jest dochodem, a tutaj... No to tutaj, jeżeli mówimy o tym ryczałcie, to jakby nie ma dochodu. Zawsze odwołujemy się do przychodu, a ten dochód do opodatkowania to jest ten przychód minus tylko i wyłącznie koszty ZUS-u. Bo przy wyborze tej formy opodatkowania takie są zasady. Czy koszty składek ZUS-owskich i na tym kończymy. Czyli uproszczona księgowość z jednej strony tak, ale z drugiej strony ona ułatwia jakoś tam życie, ale z drugiej strony nie pozwala na wiele rzeczy. Co to znaczy w przypadku wpłat na konto łatwa do rozpoznania? Czy jeśli dostajemy jednym przelewem wpłatę od Allegro za kilka zrealizowanych zamówień, ale otrzymujemy raport podsumowujący, to możemy stosować zwolnienie z drukowania paragonów. Więc jeżeli mamy taką wpłatę na nasze konto bankowe, którą da się jakoś zidentyfikować, to znaczy czy w tytule płatności, jeżeli klient nam po prostu taki przelew elektroniczny robi i uwzględni tutaj, jakiego zakupu ten przelew dotyczy, albo jeżeli mamy taki właśnie zbiorczy raport, czy to od jakiegoś pośrednika marketplace'u, od bramek płatniczych i znowu jesteśmy w stanie powiązać tą sprzedaż z płatnością, no to wtedy takie... to zwolnienie z kasy fiskalnej będzie mogło być zastosowane, bo to rozumiem, że w związku z tamtym zagadnieniem to pytanie się pojawiło. Czyli po prostu musimy być, jeżeli urząd się nas zapyta za tą sprzedaż, albo inaczej, czego dotyczyła ta wpłata, jeżeli jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób sobie prześledzić, czego ta wpłata dotyczyła, no to wtedy możemy tutaj mówić o jakimś rozpoznaniu tych transakcji, o ich sparowaniu.
Czy wysyłając produkt z Polski do Czech, Słowacji konieczne jest dołączenie paragonu do paczki? No to tutaj znowu, jeżeli jesteśmy zwolnieni z wystawiania tych paragonów, to nie będzie konieczne. W sprzedaży wysyłkowej również w Unii często są takie zwolnienia. Natomiast jeżeli będziecie już towar wysyłać z innych krajów, no to też wtedy warto, nawet nie warto, tylko po prostu trzeba się rozeznać, jakie przepisy obowiązują tam lokalnie. Ale jeżeli w Polsce nie musicie wystawiać tych paragonów, no to do klienta indywidualnego też nie będziecie musieli go wystawiać. Czy w ramach zabezpieczenia obowiązku podatkowego możemy wystawiać paragon zbiorczy za cały dzień? Tutaj w zasadzie paragony zbiorcze chyba nie są aż tak popularnym rozwiązaniem, wydaje mi się. Generalnie w Polsce wystawia się to pojedyncze paragony tak, i dziękuję za raportu dobowego. Że nasi klienci też takie pojedyncze paragony po prostu do każdej sprzedaży zapobiegawczo wystawiają. Natomiast te zbiorcze paragony, no to raczej nie funkcjonują, przynajmniej nie aż tak powszechnie. Znaczy można spróbować przepchnąć to przez Urząd Skarbowy, no ale trzeba mieć na to interpretację, bo to tutaj to do zasady trzeba udokumentować każdą transakcję, więc jakby no jest to temat ryzykowny. Zwrot towaru, wystawiamy korektę, czy potrzebujemy podpisu kontrahenta na fakturze VAT korygującej? Nie, już od dawna nie. Potrzebujemy potwierdzenie, że dostarczyliśmy tą fakturę korektę w jakikolwiek sposób, mailem, gołębiem pocztowym, cokolwiek, co jesteśmy w stanie udowodnić, że ten klient to otrzymał. Więc jeżeli mamy podany mail do kontaktu i ją tam wyślemy, to nie potrzebujemy już żadnego podpisu. Dokument VAT OSS to faktura. Tutaj nie do końca rozumiem, co to znaczy dokument VAT OSS. Natomiast przy sprzedaży, która potem jest rozliczana w procedurze OSS, no też nie musimy jako takich faktur dla klientów indywidualnych wystawiać, ale tak szczerze nie do końca rozumiem pytanie chyba. No mamy chyba trochę pomylenie pojęć, bo VAT OSS to jest jednak deklaracja, a dokument to jest jakby podstawa sporządzenia deklaracji. VAT OSS to jest właśnie taka procedura, w której można tą sprzedaż indywidualną rozliczać, więc tutaj po prostu nie do końca rozumiem, co Dorotko masz na myśli, pytając o dokument VAT OSS. Dobrze, słuchajcie, myślę, że na tym już skończymy, dlatego że wybiła godzina 14:30, zgodnie z zapowiedzią, żeby szanować czas Państwa, prelegentek, również tutaj nasz. Dotrzymamy tego terminu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję przede wszystkim uczestnikom, ale dziękuję także naszym prelegentkom. Myślę, że bardzo merytoryczny webinar, że dużo można było się tu dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na pocieszenie powiem, że nie odpowiedzieliśmy dosłownie na kilka pytań, na większość odpowiedzieliśmy, myślę, że na 90%. Natomiast jeżeli jeszcze Państwo mają jakieś pytania, tak jak już mówiłam, zachęcam do tego, żeby zapisać się na webinar kolejny, dogrywkowy. Właśnie ten Pytasz i Wiesz, księgowość e-commerce dla początkujących. Tam będzie można ponownie spotkać się z naszymi prelegentkami, które będą odpowiadały już tylko na pytania. Ja ze swojej strony raz jeszcze bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla tych z Państwa, które to był pierwszy webinar swoją drogą, jeżeli ktoś jest pierwszy raz na jakimkolwiek webinarze Akademii Allegro, to proszę dać znać, bo my zawsze patrzymy, czy są takie osoby, które pierwszy raz się pojawiły na jakimkolwiek webinarze. No i oczywiście zachęcamy na kolejne webinary, jest ich naprawdę sporo, tak jak już mówiłam, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Widzę, że jest, mamy taką osobę, która jest po raz pierwszy, super, przynajmniej jedna osoba, to już zawsze się z tego cieszymy, ale widzę, że są kolejne, Artur, Katarzyna, czyli jednak się ujawniły, super, bardzo Wam dziękuję, zapraszamy na kolejne webinary, myślę, że ten no tutaj jest dobrą reklamą do tego, że jednak dużo praktycznych informacji można od nas uzyskać i to jeszcze do tego bezpłatnie. Życzę wszystkim udanego popołudnia, dziękuję jeszcze raz naszym prelegentkom i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym webinarze. Do widzenia i miłego popołudnia. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.